Ja muszę powiedzieć, że ja mam trochę niewdzięczny temat dzisiaj Państwu do opowiedzenia, dlatego że jest to taki temat, który budzi wiele lęku u nas wszystkich, i u rodziców, i u neonatologów, i u psychologów, i u rehabilitantów, i u wszystkich. I ogromnie dużo w tej chwili takiej naszej, myślę, pracy idzie w kierunku poznania wszelkich efektów rozwojowych związanych z wcześniactwem, nie po to, żeby po prostu rozszerzyć swoją wiedzę, tylko po to, żeby lepiej zrozumieć, jak wspierać rozwój dzieci, od czego zależą zróżnicowane drogi, ścieżki życia tych naszych maluchów. I tutaj na slajdzie macie Państwo przykłady różnych projektów dużych, kohortowych, gdzie obserwujemy losy wcześniaków w wielu krajach, i w Stanach, i w różnych krajach europejskich, i również prematuritas, który prowadziła pani profesor Magdalena Rutkowska w naszym kraju. I chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę to, co nas zadziwia w tych wszystkich badaniach, to to, że nie do końca możemy znaleźć taką pełną odpowiedniość pomiędzy powikłaniami medycznymi a rozwojem dalszym, długofalowym rozwojem naszych dzieci. I dam przykład malutki, troszkę może to, znaczy też jak patrzycie w karty wypisowe waszych dzieci, no to można się bardzo przerazić, bo mamy tam mnóstwo takich czynników ryzyka zaburzeń rozwoju, czyli wszystkie zmiany takie związane z neurologią, różne zmiany niedotlenieniowo, niedokrwienne i krwotoczne. Różne problemy właśnie oddechowe, o których tutaj było dużo mowy. Czynniki związane z procesami zapalnymi, z zakażeniami. To wszystko bardzo niepokoi. Ja bym chciała pokazać jeden maleńki przykład z naszych badań takich brytyjskich, w których była też grupa dzieci z Polski. I to są badania dzieci z bardzo poważnym powikłaniem wcześniactwa, a mianowicie z pokrwotocznym poszerzeniem komór mózgowych. I chciałam tylko pokazać zróżnicowanie, to były dzieci z krwawieniami dokomorowymi trzeciego i czwartego stopnia, czyli naprawdę niepokojące powikłanie wcześniactwa. I popatrzcie Państwo, tutaj mamy wyniki rozwoju umysłowego i rozwoju ruchowego dwulatków z tym powikłaniem. I jak możecie zobaczyć, rozrzut wyników jest ogromny. Czyli mamy dzieci, które mają duże kłopoty, i mamy też dzieci, które praktycznie pomimo tych przeciwności funkcjonują praktycznie tak, jakby ta karta wypisowa była po prostu nie tego dziecka. Kolejna rzecz, tu są akurat korelacje pomiędzy wielkością tego poszerzenia komór, a właśnie ilorazami rozwojowymi zarówno w rozwoju ruchowym, jak i umysłowym u dzieci z krwawieniami trzeciego stopnia. To, jak popatrzycie, nie ma korelacji. Nie ma korelacji pomiędzy wielkością uszkodzenia, a w tej grupie konkretnie wynikami rozwojowymi. Już jest nieco inaczej w przypadku dzieci z czwartym stopniem krwawienia. Tu nie będę ukrywać tego, ale nawet w grupie dzieci z czwartym stopniem te ścieżki rozwoju wcale nie idą jakąś jedną drogą. Czyli tak naprawdę powstaje pytanie, czy dlaczego tak jest? To za chwilkę do tego dojdę, bo jeszcze jak będziecie zaglądać do internetu, to znajdziecie na pewno dużo różnych informacji o skutkach odległych wcześniactwa, jeśli chodzi o rozwój psychiczny dzieci. I tutaj można znaleźć badania, które mówią o większym ryzyku trudności w rozwoju samoregulacji i funkcji wykonawczych. To są te wszystkie funkcje, które sprawiają, że my możemy wykonać jakieś zadanie, orientując się na cel, a jakby
odsiewając wszystko to, co nam w realizacji tego celu przeszkadza. Kolejna rzecz to problemy uwagowe i pewna specyficzna forma ADHD, która też jest związana właśnie z pewną specyfiką regulacji uwagi, bardziej niż z innymi problemami. Kolejna rzecz to też pewne specyficzne trudności w rozwoju mowy. Tu głównie mam na myśli przetwarzanie fonologiczne i różne inne rzeczy, ale także trudności emocjonalne. Tylko pytanie jest takie, czy to jest skutek wcześniactwa, czy my tylko wiemy o pewnym współwystępowaniu, nie znając tak naprawdę do końca mechanizmu, w jakim jedne dzieci mają problem, a inne nie. Tak samo na przykład przeczytacie, że jest częstsze ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci urodzonych przedwcześnie. Ja często mam takie doświadczenie, że jak rodzice czytają, że coś jest z większym ryzykiem, to automatycznie interpretują to, że to jest u większości dzieci. To nie jest prawda. Dlatego specjalnie tu przytaczam 8 do 10% i to dzieci urodzonych poniżej 26 tygodnia wieku biologicznego. Czyli przynajmniej 90% bez tego typu problemów. Czyli zobaczcie, czyli to nie jest tak, że większe ryzyko oznacza na pewno moje dziecko i na pewno w takim mechanizmie. Mało tego, jak patrzymy na rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie. I teraz jest trochę taka moda na badanie właśnie zaburzeń ze spektrum autyzmu. To moje doświadczenie jest takie, że po pierwsze obraz kliniczny jest zupełnie inny. Ja się czasem zastanawiam, czy my nie mylimy na przykład pewnych symptomów różnych krwawień do móżdżku, czy w ogóle specyficznego rozwoju móżdżku i patologii móżdżku z i porównujemy to do zaburzenia, które u dzieci donoszonych ma zupełnie inną funkcję. I ja na przykład widzę u nas takie, a poza tym, czy my czasem pewnej, tak jak powiedziałaś ładnie Aniu, nietypowej ścieżki rozwoju nie mylimy z nieprawidłowym rozwojem, czyli czy pewne rzeczy, na przykład to, że dziecko inaczej trochę reguluje uwagę wzrokową, ale te same informacje ma innymi kanałami i fajnie utrzymuje kontakt, czy to koniecznie musi znaczyć, że my mu damy etykietkę? To znaczy my myślę, że to cały czas jest niezwykle ważnym naszym zadaniem, by uważnie przyglądać się, zadawać sobie pytania dlaczego, w jakim mechanizmie i dobrze zrozumieć zachowanie. Ja pamiętam takiego fantastycznego Adasia, który właśnie miał w ogóle krwawienia do móżdżku i to takie poważnego stopnia, który na pierwszy rzut oka, no to ktoś, kto go dobrze nie znał, mówił, no nie, no to na pewno idzie w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ale jak Adaś siedział w stabilnej pozycji, nie miał na głowie kontroli ruchu, tysiąca rzeczy, które się wokół niego działy, a ja siedziałam na podłodze naprzeciwko niego, to mogliśmy porozmawiać na różne tematy, jakim samochodem, jakiego koloru samochód mam ja, a jaki on ma. I może ja wypiję na niby herbatkę, a mama nie. Mama nie dostanie ani herbatki, ani kawy, tylko wody, bo woda jest fajna. Więc mam wrażenie, że jak się uważniej popatrzyło na tego chłopczyka i bardziej spróbowało zrozumieć jego funkcjonowanie, to nagle obraz, coś co pozornie wyglądało na coś, mogło mieć zupełnie inne znaczenie kliniczne. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w takim w miarę świeżym artykule z 2017 roku McCormick i Leet mówią tak, może my w ogóle zadajemy złe pytanie, może my nie powinniśmy
szukać takich korelacyjnych związków między wcześniactwem a efektami rozwojowymi, tylko my w ogóle powinniśmy bardziej zobaczyć, jak to wszystko zmienia się w czasie, bo na przykład są też badania, które pokazują, że to zwiększone ryzyko wystąpienia różnych problemów w zdrowiu psychicznym u wcześniaków może niekoniecznie wiązać się z wcześniactwem jako takim, ale z innymi zdarzeniami, które się wydarzyły między oddziałem neonatologicznym a tym momentem, kiedy to dziecko jest w szkole. I że tutaj mogą się różne rzeczy dziać, które niekoniecznie zależne są tylko i wyłącznie od tych wczesnych doświadczeń. Dlatego myślę, że próbując zrozumieć rozwój wcześniaków, musimy zawsze myśleć o złożoności uwarunkowań rozwoju, o wieloczynnikowości, a także o tym, że różne czynniki oddziałują na siebie nawzajem i to się zmienia w czasie. I w związku z tym takie ważne pytania, które można zadać, myślę, że szczególnie to drugie, to jakie są te mechanizmy, które mogą chronić rozwój wcześniaków, a jeśli nie chronić, to chociaż kompensować skutki wczesnej traumy. I to jest, myślę, pytanie kluczowe. My próbujemy na to troszkę odpowiadać, na przykład na to, co mamy wpływ. I to, co mówiły i Ania, i Magda, to ja myślę, że to były z kolei pokazanie, co my możemy robić w warunkach oddziału intensywnej terapii noworodkowej, żeby doświadczenia dziecka i rodziców były inne, lepsze, takie, które wspierają rozwój, a nie które jatrogenizują, które dokładają jeszcze dodatkowych czynników ryzyka. Myślę też, że taką pewną nadzieją dla nas jest tak zwana hipoteza zróżnicowanej podatności, bo my długo myśleliśmy sobie o rozwoju tak, że jak jest czynnik ryzyka, to jest czynnik ryzyka. Jak się jeszcze skumulują czynniki ryzyka, to jest jeszcze gorzej. Natomiast od drugiej połowy lat 90. jest coraz więcej badań prowadzonych w takim modelu, że być może niektóre czynniki ryzyka i w badaniach badaczy z Izraela, Selongera i jeszcze współautorów z roku 2015-16 i późniejszych, okazało się, że wcześniactwo, przynajmniej w odniesieniu do niektórych procesów rozwojowych, może być bardziej takim czynnikiem plastyczności. To znaczy, że pewne oddziaływania środowiskowe, a środowiskowe to będzie też i nasza terapia, mogą akurat, jeśli źle są pomyślane, to bardziej szkodzić, ale z kolei, jeśli są dobrze pomyślane, dobrze zaplanowane, to bardziej pomagać. Więc myślę, że to jest dla nas też jakaś ogromna nadzieja. I tutaj też ciekawe badania szwedzkie, bardzo dobrze metodologicznie przeprowadzone, gdzie mamy poznawcze profile, różne profile poznawcze dzieci w wieku 5,5 roku, a potem w wieku 18 lat. I zobaczcie Państwo, że to nie jest tak, że dziecko idzie jedną ścieżką, że z każdego tego profilu, który mamy w tym wcześniejszym okresie, dzieci, owszem, mają może większe prawdopodobieństwo trafić do podobnego profilu, ale też w wyniku różnych oddziaływań mogą zmienić ten profil na bardziej pozwalający wykorzystać ich potencjał rozwojowy. I myślę, że jeszcze może jedną chwilę bym zajęła, mam jeszcze sekundkę, czy... Dobra, no to fajnie. Jeszcze bym powiedziała o tym, jak też zmieniało się nasze rozumienie rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych. To już mówiłam właściwie, że od takiego patrzenia liniowego, to z tym my próbujemy patrzeć teraz w sposób bardziej złożony, bardziej zniuansowany. Kolejna rzecz to od prób wyjaśniania skutków wcześniactwa wyłącznie w kategoriach biologicznych czynników ryzyka, my próbujemy teraz zrozumieć bardziej udział różnych innych czynników, w tym jakości środowiska szpitalnego, w tym także jakości interakcji dziecka z rodzicami.
udziału traumatycznych doświadczeń rodziców. Próbujemy to lepiej wszystko zrozumieć z nadzieją, że to nam da nowe okna interwencji. Kolejna rzecz, od takiego zainteresowania globalnymi czynnikami. Co z tego, że ja powiem, jaki iloraz inteligencji ma dane dziecko, kiedy to mi nie wyjaśni, dlaczego ono, mając fajny iloraz inteligencji, ma kłopoty w szkole. Czasami ja muszę znać bardzo dokładny profil różnych kompetencji i słabszych stron. Muszę wiedzieć i o słabszych stronach, i o kompetencjach. Jeśli zignoruję kompetencje, nastawię się tylko na słabe strony, to w życiu nikomu nie pomogę. Kolejna rzecz, to myślę, że obecnie to my po prostu bardzo podkreślamy to, jakby takie te powiązania wzajemne między uwarunkowaniami biologicznymi, wczesnym doświadczeniem, specyfiką wpływów środowiskowych i własnej aktywności dziecka zmieniającej się w czasie. Dlatego to dostrajanie się nie tylko jest ważne dlatego, że och, tak sobie wymyślili psychologowie albo tam ktoś. Tak naprawdę tylko dostrajając się do osoby, my możemy zapewnić rozwój bardzo ważnej potrzeby, a tą właściwie takie trzy potrzeby, bym powiedziała, bardzo ważne, które musimy naszemu dziecku, które musimy spełnić. Pierwsza to jest potrzeba autonomii, czyli tam, gdzie mogę jeść samodzielnie, proszę Państwa, to nie zabierajmy mi tej frajdy. Potrzeby kompetencji, czyli tam, gdzie mogę czuć, ja coś robię. To jest to taka potrzeba, której nie można mi odebrać. I potrzeby bliskości, potrzeba bycia z kimś, potrzeba takiego, słodkiej zależności. Nie w sensie, że ja jestem uzależniona, tylko że ja jestem z kimś, że jest to towarzyszenie. No i myślę, że na zakończenie to jeszcze bym powiedziała, że też to nasze badanie długofalowych ścieżek rozwoju wcześniaków jest obarczone wieloma kłopotami. Po pierwsze, wrócę do pytania, które na początku tu padło. Kim jest wcześniak? To są tak różne dzieci z tak różnymi profilami, historiami, własnymi motywacjami. Kolejna rzecz to, żeby coś powiedzieć o rozwoju, to tak naprawdę musimy popatrzeć nie przez parę miesięcy, nie przez rok czy dwa, tylko tak naprawdę potrzeba patrzeć długofalowo, przez wiele lat. A czasami wtedy widzimy coś, co dotyczy opieki okołoporodowej, która była 20 lat temu na przykład. Więc tu jest też ten problem, że my teraz wprowadzamy te różne nasze nowe sposoby opieki i dopiero za jakiś czas dowiemy się o ich skutkach, tak? O ich efektach tak naprawdę. Kolejna rzecz to, że za bardzo statycznie rozumiemy rozwój. Czasami o rozwoju myślimy tak, prawidłowe, nieprawidłowe. A tak naprawdę istotą jest zrozumienie pewnego profilu rozwojowego, różnych funkcji, w ich niuansach właśnie. I kolejna rzecz to wciąż za mało uwzględniamy kontekst. Badamy dzieci tak, jakby były samotną wyspą. I zakończę takimi słowami słynnego psychiatry i psychoterapeuty Holendra, który całe swoje zawodowe życie spędził w Stanach. Bessel van der Kolk zresztą zajmuje się terapią traumy. I mówi tak, związek rodzice-dziecko jest najpotężniejszą interwencją z obszaru zdrowia psychicznego znaną ludzkości. Więc teraz myślę, że jednym z naszych zadań to jest wspierać ten związek. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę.